Teraz przed nami mistrz krótkich prezentacji, który już jest 20 minut do tyłu z naszym line-upem, czyli Michał Rokosz, zapraszam. VC versus Bootstrap. Oj. Cześć, cześć, dzięki bardzo. Czekajcie, tak postaram się nie zasłaniać. jakoś za bardzo. E... Piotr, dzięki bardzo za zaproszenie. Mieliśmy dzisiaj Timowy lunch i tak mówiłem, że tak się pewnie czuje Donald Tusk idący na urodziny Radia Maryja, biorąc pod uwagę line-up, po którym występuje. A okazuje się, że Grzegorz ma bardzo wiele podobnych elementów w prezentacji do tego, co ja będę pokazywał. To nie jest zdjęcie z naszej teamowej wycieczki górskiej. To są tacy panowie z Nepalu, którzy nie tak dawno po raz pierwszy zrobili zimowe wejście na K2. Bardzo duże osiągnięcie, bardzo wielu ludzi próbowało, naprawdę wybitne. I jak oni to osiągnęli, to zwłaszcza w polskim świecie alpinistycznym podniosło się bardzo dużo komentarzy, że oni to zrobili z tlenem, że nie wiadomo który jak szed, czy to się na pewno liczy. To tam mówili też ludzie od nas, którzy próbowali, powstawały na ten temat różne memy. E i to jest taka polska specyfika, że my bardzo często lubimy podkreślać, no co prawda ktoś osiągnął, ale on wykorzystał pewne inne zasoby, których ja nie wykorzystuję, więc co prawda nie dojechałem tam, gdzie on, no ale ja to robię bez tych zasobów. Tak często właśnie mówimy, no Mark Zuckerberg zbudował Facebooka, ale on się finansował, a ja mam fotkę i się nie finansowałem i jest jakby bardzo, bardzo spoko. I nie, nie, nie chcę tutaj robić jakichś osobistych wycieczek, natomiast chciałbym zrobić jedną taką definicję na początku. Jakbyście mi mogli powiedzieć, co to waszym zdaniem jest duża firma? 10 tysięcy osób, ok? Ile przychodu? Miliard przychodu, ok? To pod tym bym się już bardziej, dużo bardziej podpisał. Ja wywodzę się z branży Venture Capital i będę o tym mówił. I rzeczywiście z naszej perspektywy, duża firma to jest taka, która może osiągnąć miliard przychodów. Bo to tak samo jak z tym, ile to jest, wypić dużo piwa. Dla mnie dwa już pewnie wystarczą. Dla Janka to i skrzynka nie wystarczy. Yy, więc, więc jeżeli chodzi o właśnie duże firmy. To, jak teraz będę mówił o dużych firmach, to chodzi o firmy, które mogą przynajmniej do tych 100 milionów dolarów przychodu, a najlepiej miliarda w którymś momencie dojechać. I powiem, jak to wszystko się wpisuje w VC. Zacznijmy od paru fajnych cytatów o Bootstrapie. Rozmawiałem z paroma mądrymi founderami albo czytałem wpisy kilku founderów. I ostatnio jeden z founderów, w których zainwestowaliśmy, powiedział mi coś takiego: Michał, przy dzisiejszych stawkach deweloperów Bootstrap się skończy. No bo kiedyś można było sprzedać rower i iPhone'a, wziąć trochę kasy od mamy i za 100 tysięcy się stawiało zespół na dwa lata, budowało się MVP i potem można było zobaczyć, co się dalej dzieje. Dzisiaj za pół miliona złotych pewnie będzie ciężko zatrudnić tam dwóch deweloperów na pół roku, żeby cokolwiek nam sensownego napisali. Drugi ciekawy sygnał retrospekcyjny. Za długo odkładaliśmy moment na budowanie tech-teamu, co mocno nas spowolniło w perspektywie kolejnych lat. To jest dosyć naturalne, gdy robi się bootstrap. Po prostu patrzyliśmy trzy razy na każdego pln -a. Autor cytatu, nie, Piotr gdzieś uciekł, ale to ostatnio z wpisu Piotrka Nowosielskiego. Wydaje mi się, że to bardzo trafnie pokazuje. W momencie, kiedy każdą złotówkę oglądamy trzy razy, po prostu nie możemy kilku rzeczy robić równolegle, albo pewne rzeczy będziemy e, robili później. Natomiast przyjrzałem się sukcesom bootstrapowym, takim bardzo poważnym. Bardzo fajny artykuł, polecam, 27 dużych sukcesów bootstrapowych, takie firmy jak Shopify, MailChimp, e, GitHub, myślę, że e, logotypy wszystkim bardzo dobrze znane. E, natomiast tak, jeżeli chodzi o Braintree, to oni bardzo długo bootstrapowali, aż, jak widzicie w tym cytacie, wzięli finansowanie VC i jakiś czas potem sprzedali się do Paypala. E, analogicznie Shopify, to jest chyba największa bootstrapowa firma, bo warta ponad 100 miliardów dolarów, ale tak naprawdę oni przez 6 lat ją bootstrapowali, a potem wzięli finansowanie Venture Capital, potem zrobili debiut giełdowy i stali się bardzo, bardzo dużą firmą. I to jest lista, słuchajcie, 10 największych spółek z tego artykułu. Tu nie ma na przykład Zapiera, który jest warty 7 miliardów. Pewnie gdyby zrobić porządny research, to jeszcze kolejne 10 tego typu spółek by się udało zrobić. Czyli w kontekście naszej definicji da się zbudować bootstrapowo bardzo dużą firmę. I to jest, uważam, totalnie mega. Natomiast jak spojrzymy sobie na rynek VC, to co roku, znaczy co roku jest kilka spółek, które osiągają wycenę 10 miliardów dolarów. Wrócę do tamtej listy. Tu były dwie firmy powyżej 10 miliardów dolarów, To jest po kilka rocznie. Jak spojrzymy na ostatnie lata, to w 2021 do listopada było ich 30. Czyli tylko w zeszłym roku było więcej firm wartych 10 miliardów dolarów niż... Yy, Wszystkich bootstrapowych, dużych sukcesów. Nie wiem, czy kojarzycie, był fajny finał Australia, Australian Open w tym roku i to zdjęcie chodziło często jako przykład, jak bardzo AI się myli, bo Rafael Nadal miał 4% szansy na zwycięstwo, on przegrywał wtedy 2-0 i chyba 1-0 w gemach, w trzecim secie, on tam był po długiej kontuzji, no, wszystko wskazywało na to, że przegra, a jednak wygrał. I tak trochę jest, znaczy jeżeli chcecie zbudować dużą firmę, to robiąc bootstrap macie dużo mniejsze szanse, co nie znaczy, że nie będziecie Rafaelem Nadalem, bo jak ma, jest ktoś takim founderem jak Piotrek Nowosielski, to może zrobić to, co robił Rafael Nadal z Medwiediewem. Ale statystycznie 96% y, ludzi w 96% przypadków to się, po prostu, to się po prostu nie uda. I tych danych jest bardzo dużo. Nie będę już tych danych tak, tak dużo wyciągał. Skupię się na jednym caseie. To jest case MailChimp. Firma założona w 2001 roku jako side project. Y w 2009 wprowadzili model freemium, baza klientów wystrzeliła, firma zaczęła rosnąć bardzo szybko. W 2021 300 maili wysyłanych dziennie, potężna skala. Myślę, że każdy z nas dostał maila z MailChimpa, a nie jeden z nas miał go jako providera. I Intuit kupuje MailChimp za 12 miliardów. Po 20 latach 100% w rękach founderów. Tu jest parę benchmarków spółek, które były finansowane. Niektóre z nich były w stanie od miliona do 100 milionów dolarów dojechać w ciągu dwóch lat. Są oczywiście przypadki, że to wychodzi dłużej, ale generalnie z finansowaniem VC jest to szybciej. Dlaczego tak się dzieje? Załóżmy, że mamy biznes, który za 6000 dolarów pozyskuje klienta, który płaci miesięcznie 500 dolarów. Czyli taki klient się spłaca po 12 miesiącach. No i jeżeli robimy biznes tak, jak mówił o tym Grzegorz. No, to chcielibyśmy pozyskać kolejnych klientów, ale właśnie się zapakowaliśmy. Właśnie nam brakuje na bilet do Poznania. Nie możemy tego zrobić. Nasz konkurent, który wziął kasę od VC, to robi. Tutaj nurkuje, tu jest te 200 tysięcy bernów, ale jeżeli ta ekonomika jest zdrowa, to zobaczcie, jak bardzo wyżej e, będziemy. Więc po co komu VC? Po pierwsze, bardzo często jest to możliwość startu. Po prostu bez zewnętrznego finansowania nie zbudujemy niczego, z czym będzie można e, pójść do ludzi. Po drugie, to jest. Możliwość przyspieszenia. Jak już mamy coś, co działa, to trzeba biec szybko, bo jest masa konkurentów, masa ludzi buduje podobne rzeczy. Jeżeli nie przyspieszymy, nie zgarniemy tego rynku szybko, to może się okazać, że jest już dla nas za późno. I ostatnia rzecz, po prostu zwiększamy swoje szanse. Zbudowanie firmy to jest przerąbane. Z tego co rozumiem, to Piotrek z Grzeczkiem w sumie mieli chyba 20 projektów, dwa z nich wypaliły. A to są naprawdę super CEO. Obydwaj tam byli niezainteresowani naszym term sheetem, ale mimo tego bardzo ich e, szanuję. E, ale te liczby są naprawdę przeciwko Wam, więc warto sobie pomóc, warto sobie zwiększyć to prawdopodobieństwo. Argument, który często pada, no dobra, wezmę finansowanie VC, to się rozwodnie. To weźmy dwa scenariusze. Mamy firmę A. Sprzedaliśmy rower, iPhone'a, wzięliśmy trochę od mamy, mamy 500 tysięcy dolarów, całość kasy będziemy reinwestować. Druga opcja, nie mieliśmy iPhone'a, wzięliśmy kasę od VC, 2 miliony dolarów, w każdej rundzie oddajemy 20% udziałów. No to w pierwszym roku e, sytuacja wygląda tak, że ta firma B już robi 2,5 miliona dolarów przychodu. E, przepraszam, ważne jeszcze są ekonomiki, nie wiem czy, czy to każdy złapał. E, pierwsza firma pozyskuje... Pozyskuje za 500 dolarów. Druga, to jest taka symulacja, wydaje mi się realistyczna, ponieważ pozyskuje szybciej, to ten koszt akcji klienta jest po prostu wyższy. Czyli ta firma ma jeszcze gorsze ekonomiki i się finansuje. W pierwszym roku 2,5 miliona dolarów przychodów versus milion. Czyli oni już będą mieli więcej kasy do zainwestowania, ale founderzy mają 80%, no bo od razu wzięli rundę. W drugim roku biorą dodatkowo 5 milionów rundy, kończą rok z 12 milionami przychodów, tu jest tylko 3 miliony. Ale mają 64% udziałów. Kolejna runda, ci biorą 20 milionów, no bo mają skalę, są w stanie to wziąć, wszystko reinwestują we wzrost, dojeżdżają do 50 milionów przychodu, tu jest 9. No i dochodzimy do sytuacji, że obie firmy przychodzi ktoś kupić. W pierwszym przypadku, e, załóżmy, że firmy ma taki sam multiple, to, to oczywiście jest dużo uproszczeń. Udziały founderów, przychody 9 milionów, wartość firmy 90, 100% udziałów skeszowali się na 90 baniek, mieli jakby dużo, zdecydowaną większość. W drugim przypadku mamy 50 milionów przychodu, ta firma pewnie w rzeczywistości miałaby lepszy mnożnik ze względu na skalę i tempo wzrostu, ale załóżmy, że ma taki sam. Udziały founderów to jest tylko 51%, ale to jest warte 250 milionów. Czyli na hipotetycznie tym samym rynku, mając gorsze ekonomiki, dzięki temu, że mamy finansowanie, jesteśmy w stanie zbudować coś dużo, dużo większego. To, co jest bardzo ważne, to Bootstrap i VC to są dwa różne światy. Jak robicie Bootstrap, to albo się sami finansujecie, albo jest to kilku aniołów biznesu, którzy mają konkretny profil zwrotu, są gotowi poczekać, są chętni na wypłatę dywidendu, i waszym celem jest kilka albo kilkanaście milionów zysku. Czyli biznes, który generuje. Dużą kasę. Oczywiście zdarzają się te 27 przypadków, te zapiery i tak dalej. Natomiast co do zasady, jak robicie biznes strapowany, to pewnie to jest to, w co będziecie celować, wy i wasi inwestorzy. Jak robicie biznes VC? to będziecie mieli wiele tych funduszy VC. Jeżeli to jest prawdziwe VC, yy, które działa rynkowo, to będzie chciało mieć yy, yy, wiele kolejnych funduszy finansowania i będzie dążyło do tego, żebyście dojechali do 100 milionów dolarów przychodu albo więcej i zrobili IPO na Nasdaqu. Coś, co widzę i co yy, to jest sytuacja, w której bierzemy, yy, jakby mamy podejście bootstrapowe, ale myślimy sobie, no dobra, tam wezmę milion, dwa od VC, żeby tutaj trochę przyspieszyć, będę miał poduszkę finansową i tak dalej. Ja tego podejścia nie polecam i widzieliśmy je działające gdzieś tam wiele, wiele, nie działające wiele razy i to, że ono nie działa wynika z prostej rzeczy. Mamy wtedy permanentny dylemat, czy stawiać na optymalizowanie rentowności, czy pakować we wzrost. I te rzeczy się wzajemnie wykluczają, bo jeżeli chcemy ciągle pakować we wzrost, to musimy albo doinwestowywać kanały, które już mamy, czyli nie wiem, na przykład mamy AdWordsa, to musimy kupować nowe keywordy, które są coraz droższe. Jeżeli chcemy otworzyć nowy kanał, to go testujemy i on albo wypali, albo nie wypali. Jak nie wypali, to spalimy kasę. Jak wypali, pewnie na początku będzie o drogi kosz... wysoki koszt akwizycji klienta. Gdybyśmy patrzyli na rentowność, no to byśmy powiedzieli, dobra, mamy stabilny poziom nowych klientów, to się nam spina, róbmy tylko sprawdzone rzeczy z powtarzalnym um, kosztem akwizycji. I Taka metafora, którą ktoś mi kiedyś powiedział, która uważam jest bardzo trafna, to jest, że mamy trochę dwa światy, czyli możemy robić rzeczy, które wiemy, jak działają. Możemy tam uprawiać to pole. To jest ciężka orka, masę wyzwań, a możemy się zdecydować na wyprawę na statku, żeby poszukiwać nowe lądy, i prawdopodobieństwo, że nam się nie uda, jest dosyć spore, ale jak się uda, to nagroda będzie bardzo, bardzo duża. I tutaj. Piotrek i Grzesiek mówili, jak ciężko jest być bootstrapowym CEO, jak trudno się prowadzić tą firmę. Ja teraz już skupię się tylko na VC e, i powiem wam, dlaczego prowadzenie firmy z VC jest jeszcze gorsze dla foundera. E, czy mamy na sali jakieś unicorny? A kandydatów? <suszyczaj> <ścười> <sy'? ś Alicia> Może być. E, słuchajcie, generalnie jeżeli chodzi o startupy z finansowaniem, to Niestety jest tak, że na koniec do etapu finansowania na poziomie Unicorna z tych firm, które już dostaną e, finansowanie kilku milionów, dojeżdża 1-2%. Coś się zawsze po drodze może e, wysypać. I kluczowe wyzwanie właśnie w VC jest takie, że wy musicie budować skrzydła, kiedy już zaczniecie lecieć. Czyli to jest trochę to, o czym Grzesiek powiedział, że dostał ten kapitał, no i trzeba go wydać. I wielu ludzi mówi, no, ale ja nie wiem, na co go wydam. Stefan Batory z buksi też nie miał pojęcia, na co wyda tą kasę. Wiedział, że musi ją szybko wydawać i musi dowozić wzrosty, żeby zebrać kolejną rundę. I się udawało. I to jest jakby. On mi po pięciu latach powiedział, że jak myśmy do niego przyszli, powiedzieli: Stefan, bo ty mówisz, że ten kanał tam zadziała, to weź wrzuć, bo jeszcze masz kasę i zobaczymy, jak wyglądają liczby. On mówi: Michał, ja totalnie nie miałem pojęcia, czy to się uda. No ale wrzuciłem, bo stwierdziłem, że w ten sposób was przekonam i wam, i wam udowodnię. I tego typu sytuacji jest masa, no po prostu musicie odkrywać ciągle rzeczy, które są dla was nowe, których nie znacie i są te rzeczy, o których Grzesiek mówił, że można head of sales doświadczonego wziąć, są skróty, które pozwalają sprawić, że chociaż kawałek tego pióra dostaniecie, żeby, żeby to skrzydła po drodze budować e, i, żeby, e, i żeby sobie to uprawdopodobnić. E, natomiast wzrost rozwiązuje wszystkie problemy. Paul Graham, który tu był już dwa razy wywołany do tablicy, e, mówi coś takiego, że w Y Combinatorze jak rośniecie 5 do 7% tygodniowo, to jest dobry wzrost. Jeżeli tego y, jakby nie umiecie dostarczyć, to znaczy, że jeszcze nie trafiliście z product market fitem. Znaczy, że może timing nie jest dobry, może produkt nie jest dobry. No i YC jest akceleratorem, z którego dzisiaj firmy, które wyjdą, to jak potrafią zrobić trzy slajdy ładnie, to od razu dostaną pięć term ale z tego względu, że mają tak wysokie kryteria i to chyba Einstein powiedział, że najbardziej niedocenianą siłą jest procent składany. Wzrost miesięcznie zobaczcie, jaka jest różnica. Jak rośniecie 5% miesięcznie, to firma urośnie 12% rocznie. Jak rośniecie 7%, urośnie 33 razy. Przepraszam, to jest tygodniowo. Tak samo jest takie stwierdzenie: jak jesteś codziennie o 1% lepszy, to na koniec roku jesteś 37 razy lepszy. Jak jesteś o 1% gorszy, to w skali roku to się składa. Ten procent składany, to walczenie o każdy procent wzrostu jest kluczowe w venture capital. Mówi się, jest taka reguła kciuka, że trzeba rosnąć na początku trzy razy. I jest na to wiele badań, dlaczego takie firmy i tak dalej. Natomiast to jest prosta droga do unicorna. Jak już dojedziecie do miliona dolarów przychodu, to potem są, jest pięć kroków, tak zwane T2D3, czyli triple, triple, double, double, double. I macie przychody na poziomie 72 milionów dolarów, co bardzo często wystarcza, żeby mieć wycenę na poziomie unicorna. I bardzo często będziecie słyszeć od VC, że trzy razy to jest minimum. Dlaczego to jest tak ważne? Bo tak wygląda trajektoria firmy, która rośnie, to jest ta niebieska kreska, proszę, tu światełka nie widać. I ta firma jest w stanie w 5-6 lat dojechać do przysłowiowego unicorna, natomiast jeżeli rośniecie te kilkadziesiąt procent, co jest bardzo często case'em w przypadku bootstrapu, nie w przypadku Rafaelów, Nadalów, Piotrek, bo zaraz mnie zchallenge'ujesz, że da się szybciej, e, to po prostu ta skala końcowa będzie dużo, dużo mniejsza. E, I bardzo często, w sensie myślę, że wiele osób chciałoby mieć 100% udziału w firmie wartej kilkanaście milionów dolarów, natomiast jeżeli twoim celem jest zbudowanie dużej firmy, to VC to jest ta, ta droga. E, coś Czego y, często się żartuje, to jest to przepalanie kasy w ramach vc ków ale to jest rzeczywiście świat, w którym jesteście. To znaczy, zdecydowaliście się na VC, zebraliście rundę i macie mniej więcej 18 miesięcy od zebrania tej rundy. I cel jest jeden. Wy macie pozyskać kolejną rundę finansowania. To nie jest, jak już to wchodzicie, to już nie ma się co zastanawiać. To po prostu musicie jasno wiedzieć: OK, wziąłem CIDA na seria, są takie cele, to muszę dowieść, na tym się skupiam. Laser focus, dwie, trzy rzeczy do zwalidowania i, i z tym lecimy. I ludzie często pytają, co trzeba mieć, żeby zabrać taką rundę od takich funduszy. Ta wiedza tam jest. Point Nine Capital zrobił takie fajne napkiny na 3 czy cztery modele biznesowe, możecie zobaczyć, jesteś na SID-ie, takie kryteria musisz spełnić, jesteś na seria, takie kryteria musisz spełnić. I naprawdę, uwierzcie mi, jak te kryteria się spełni, to nie ma żadnej magii. Znaczy ja jako inwestor wam mogę zrobić 50 intr do funduszy, do wszystkich partnerów i tak dalej, ale jak będziecie mieli te metryki, to nasze najlepsze spółki dzisiaj w fundraising wygląda w ten sposób, że mówią, dobra, przejrzyjmy te sheet, co przesłali i wybierzmy jakiś. To tak wygląda fundraising spółek które mają te, te metryki. To jest całkiem przyjemny fundraising. Więc konkludując, zachęcam do tego, żebyście celowali bardzo wysoko, budowali duże firmy, a nawet jak się nie do końca uda, to i tak wylądujecie z czymś fajnym i spektakularnym. Dzięki bardzo. Święty Michał. Zachęcam do zadawania pytań. A, jeszcze mamy Q&A. Tak, Q&A. Cześć, bardzo fajna prezentacja. Ja mam takie pytanie, czy właśnie to nie jest tak, tutaj te, jak pokazywałeś tak? 30, tam było 10 miliardów, tak? Yy, czy to nie jest tak, że właśnie to już jest przewartościowane? Mamy ileś lat Hossy, tak? 5-10 lat temu, tak? Inwestowanie. Patrzę, patrzę z twojego punktu widzenia, tak? Nie z punktu widzenia startupu właścicieli, Tylko czy to nie jest tak, że ten cały rynek już trochę tak oszalał, w sensie za drogo to wszystko kupuje? Tam naprawdę jest tyle tych, tych unicornów i i tyle sukcesów biznesowych, na ile to jakby ta, teraz tak to wygląda, tak sam powiedziałeś, tak? Kolejna runda, kolejna runda, tak? Wiesz co, wydaje mi się, są spółki dzisiaj, które dostają wycenę na kredyt i my widzimy, że ludzie dają term sheety, a konto przychodów za rok. Natomiast generalnie ja bym powiedział, dzisiaj jest tak dużo kapitału na rynku, że bańka jest na wszystkim, a technologia jest tym obszarem, w którym potencjał dowiezienia tego, na co się stawia jest, jest bardzo wysoki. Więc... Pewnie jest jakaś część tych firm, które nie są um, jakby. Um, no, nie są warte tej wyceny, że tak powiem, ale to. Um, no, o wycenach można by tutaj kolejne 30 minut rozmawiać, a mieliśmy się skupić na podstrapie. Um, więc powiedziałbym, pewnie są takie kejsy, ale co do zasady, to te firmy są, są tego warte. Dzięki. Czy jeszcze jakieś pytania do Michała mamy w tym momencie? O! Zapraszam tutaj. Cześć Michał, mam pytanie, bo pokazywałeś liczby, one wyglądają imponująco, każdy chciałby takie liczby dowozić, ale pytanie o to magię pierwszego roku e, po wzięciu funduszy, po wzięciu inwestycji od, od VC. Co się takiego dzieje i w jakim, na jakim obszarze można liczyć na wsparcie? Wiadomo, że szeroko, ale jakbyś mógł trochę się rozwinąć, to będzie wartościowe. E, wiesz co, to zależy jaki weźmiesz fundusz. I zależy jaki masz biznes, ale no, żeby dać Ci przykład to my na przykład bardzo aktywnie pracujemy nad networkiem klientów, no i dzisiaj jesteśmy w stanie jak masz produkt adresowany do korporacji zrobić Ci intro do 30 unicornów technologicznych do odpowiedniej osoby, która spojrzy i powie dobra ten produkt jest ok dla nas nie jest ok i... To jest coś, co Ci skraca bardzo na tym początkowym etapie drogę dojścia, no bo w długim okresie Ty sam musisz zbudować tą sprzedaż, ale to, czy na początku wiedzieć Ci z interwisika trzech klientów, to może, ci zrobić, to może Ci zrobić różnicę. Nie wiem, to jest pomoc w rekrutacji, to, jest, to są intra do innych inwestorów, myślę, że... Coś, co wnosi chyba największą wartość to są ludzie typu Binder Danded, którzy nie wiem, skalowali. Yy, czyli gdyby Piotrek zdecydował się wziąć WC na początku, to nie musiałby do Bartka piecucha się dobierać przez LinkedIn, tylko byśmy go połączyli. Yy, bo, bo po prostu go znamy. Yy, i, I tego typu ekspertów mamy bardzo dużo. i Jesteśmy w stanie skrócić to dobijanie się do, do tych ludzi. Okej, okay, dzięki. Mi nie poszło wcale tak długo, no. Michał. E <laughs> Wielkie dzięki raz jeszcze. Ja e, Brawo, Michała.